Witam Was serdecznie, MAX PAYNE PL przedstawia MotoGP20, w tym odcinku aktualizacja, nowości i oczywiście przyszłość serii MotoGP21. Może zacznę od tej aktualizacji, bo naprawdę tutaj widzę, że twórcy Milestone naprawdę tutaj słuchają graczy. Jest jakaś zmiana, ktoś tam zmienia kask, ktoś tam zmienia numer i oni to po prostu wprowadzają. Bardzo fajnie, że oni tutaj nie pominęli też graczy Xboxowych i na PS4 w sprawie tej sesji fotograficznej. Bardzo fajnie, że tutaj też Mateusz pisał do nich, też oni tutaj widzą to, że jak jest dużo graczy, dużo po prostu pisze do tej firmy, żeby wprowadzali, żeby jak najwięcej realistyki było w tej grze, to naprawdę ta gra może mieć naprawdę bardzo duży rozwój, bo wiele rzeczy jeszcze tutaj jest jeszcze niezrobionych, te, które na przykład są w realu. Może teraz zacznę od tych oczywiście nowości. U mnie tutaj tło się troszkę zmieniło, jeżeli chodzi o Gremoto GP. Wejdę sobie może to szybki wyścig, bo teraz wiem, że oglądając transmisję Andrea Dowice, że już jest liderem w tabeli. Mają duże problemy te Yamaha, jak tak zauważyłem. Tutaj, o Zarco, tutaj mam tego. Dobra, może wezmę tą próbę czasową, wejdę i tutaj pokażę te nowości, które tutaj się zmieniły w sprawie tutaj klasy królewskiej. No i może zacznę od właśnie Suzuki. Wiadomo, że Suzuki teraz ma stulecie swojego istnienia i na owiewkach tutaj jak widać tutaj no nic tutaj nie ma napisane, a jak oglądałem transmisję, to tutaj pisało coś takiego. Teraz sobie wezmę tego Aleksa Rinsa. Dokładnie taki tutaj napis, taka dodatek ode mnie. Oczywiście pod odcinkiem w komentarzach będę mógł tutaj dla Was no, udostępnić to po prostu dla graczy PC-towych. Myślę, że jak będzie następna aktualizacja, to może po prostu to się tutaj też zmienić, bo nie wiem, czy ta aktualizacja wprowadzała coś takiego, że na owiewkach Suzuki był właśnie ten cały napis. Tak samo tutaj mogę powiedzieć odnośnie tego żona Mira, który też sobie bardzo dobrze tutaj radzi. I oczywiście, jeżeli chodzi o aktualizację, to widać, że ja sobie na razie korzystam z tych modów, bo ta aktualizacja by tylko robiła coś takiego, że ja bym miał tylko takie lustrzane odbicie, jeżeli chodzi o sylwetki tych zawodników. Następną tutaj nowością zauważyłem w sprawie Alejsa Espargero. On tutaj jeździł ostatnio z takim czarnym numerem, no wiadomo, jaka tutaj w rodzinie się tam przytrafiła sytuacja z Mariego Dziadek, ale ja na razie tego nie robiłem, żeby jego tutaj ten numer zrobić jako czarny, więc tutaj jeszcze zmiana dotycząca tutaj Bagnaii, bo naprawdę świetnie tutaj jeździe i mogę powiedzieć, że zasługuje na fotel kierowcy w fabrycznym zespole Ducati. I tutaj też jego numer startowy, mogę powiedzieć, że się zmienił. Nie jest już taki czarny, tylko właśnie ten czerwony z numer 63. Tutaj sobie też pozwoliłem, żeby ten numer był jak najbardziej na czasie. I tak jak mówię, bardzo fajnie, jak będą te aktualizacje co 2 miesiące, wtedy taki gracz zobaczy, aha, to się zmieniło i następna aktualizacja będzie mogła już tutaj po prostu to wszystko zmienić. Kolejnym zawodnikiem to jest Jack Miller. Oczywiście oprócz tego całego numeru startowego też tutaj mu się zmienił kask i on tutaj, ten kask wygląda dokładnie tak. Jeszcze z Grand Prix Austrii jego kask wyglądał właśnie w ten sposób. Troszkę sobie go po prostu zmienił. Wiadomo, podczas Grand Prix w Misano też 2 tutaj zawodników też zmieniało te oczywiście kaski. Tutaj sprawa Valentino Rossiego i Franka Morbidelliego, zwycięzcy oczywiście w Grand Prix. Kolejną rzeczą tutaj było, tutaj oczywiście owiewki tutaj się zmieniły, ale też Tito Rabat. Tito Rabat też zmienił swój numer startowy, to znaczy kolorystykę tego numeru, bo to takie jak widać na tej czapeczce, on tutaj miał numer 53. Teraz jest taki biały tutaj ten numer startowy, bo widzę, że Wiele zawodników teraz tak jakoś zmienia swoje te numery. Po prostu kolorystyki tych numerów u niektórych się naprawdę tutaj zmieniają. I też tutaj na owiewce też jest ten po prostu numer zmieniony. I tak jak mówię, bardzo fajnie, jak firma Milestone, bo ja do nich też napiszę, żeby te zmiany nie tylko dla graczy PC-towych tutaj też były tutaj na platformy Xbox i PS4. Też do nich właśnie napiszę w sprawie tego, też możecie wypisać, żeby po prostu więcej osób miało po prostu możliwość tego wszystkiego, żeby po prostu były te wszystkie nowości wprowadzane, bo ja jestem za tym, żeby ta gra ewoluowała, żeby miała naprawdę wiele, dużo więcej takich fajnych rzeczy, fajnych takich dodatków. I może teraz sobie tutaj wyjdę i jeszcze mnie tutaj taka informacja w sprawie tej całej kustomizacji, tego całości, co tutaj się znajduje. Bo zauważyłem, że podczas, to znaczy taka informacja związana z przyszłością gry Moto GP21. Tutaj nie będzie tylko kustomizacji związanych z tym kaskiem. Nie będzie tylko numer startowy, napis na plecach, ale będzie też projekt owiewki i zaraz tutaj pokażę taki krótki filmik, jak to będzie wyglądać. O właśnie, to powinno tak wyglądać. Robimy własny zespół, kustomizację związaną z naszymi owiewkami, z naszym zespołem, wybierając sobie nie tylko tutaj, tak jak gra oferuje te wszystkie tutaj znaczki, figury geometryczne, te tutaj numery alfabetyczne i w ogóle te emotki, flagi, ale też oryginalne napisy firmowe, tak jak ja tutaj sobie też wgrywałem te modyfikacje, żeby gra tutaj miała o wiele więcej tego wszystkiego, zupełnie by to inaczej wyglądało, jakbyśmy taki fajny tutaj zespół sobie zrobili, na przykład taki jak tutaj widać tego Ducati, na przykład z takim fajnym, albo Kawasaki, na przykład z takimi fajnymi tutaj rzeczami. Tutaj widać, oczywiście to jest filmik z gry Ride 4, ale tutaj wiem, że twórcami tej gry Ride 4 też jest firma Milestone i myślę, że w roku 2021 będzie naprawdę to bardzo fajnie wyglądać, bo też tutaj ja bym chciał, żeby nie było tylko kustomizacji związanej z kaskiem, związanej z tymi owiewkami, z numerem startowym, z napisem na plecach, ale też rękawicami, butami i całym kombinezonem. Naprawdę to by było sporo rzeczy do zrobienia, ale już byśmy na przykład mieli fajny swój po prostu zespół, który by już był konkretny. I naprawdę ja bym bardzo chciał, żeby tutaj w roku 2021 w przyszłości MotoGP było to po prostu zawarte, taki jak tutaj widać podczas tego filmiku z gry Ride oczywiście 4. Tutaj jak widać też tutaj jest to napisane, czyli buty, rękawice i oczywiście też bym mógł tutaj powiedzieć w sprawie też tych kombinezonów, bo wiadomo, że my tylko tutaj mamy podczas grania w grę tylko dwa kombinezony, tylko właśnie z tej firmy i z tej firmy, ale tutaj na przykład jest ta firma. Naprawdę to jest o wiele więcej tych firm i byłoby naprawdę fajnie, żeby też w grze też było tego naprawdę więcej. Tak jak ja tutaj mogę oczywiście powiedzieć w sprawie odblokowywania takich różnych rzeczy. Też by było to fajnie, jakby na przykładzie wchodzimy sobie w takie wyścigi historyczne i tam właśnie w tych wyścigach historycznych, wiadomo, że my tutaj w tych historycznych wyścigach odblokowywaliśmy tylko zawodników i motory, a byłoby fajnie, że na przykład odblokowanie jakiegoś fajnego kombinezonu, odblokowanie jakiegoś kasku albo jakiegoś zawodnika, który jeździł w latach 90. i ten kask był fajny i można by było to po prostu w tej klasie historycznej nie tylko odblokowywać tych zawodników, ale też fajne tutaj projekty kasków, numerów, kombinezonów, by znacznie byłaby to lepsza gra. Jeżeli chodzi o przyszłość MotoGP, to ja jestem za tym, żeby jednak kariera zaczynała się od klasy Red Bull Rookie. Dlaczego o tym mówię? Bo Podczas, jak pamiętam, kilka lat temu chyba nawet się tak kariera zaczynało od klasy Red Bull Rookie. Dopiero później była możliwość właśnie wejścia w klasę Moto 3, później Moto 2 i klasa królewska. Dopiero po klasie królewskiej była możliwość założenia własnego zespołu. Nie od razu, tylko po klasie królewskiej. Bo wiadomo, jak sobie teraz tak pomyślę, jaką ścieżką kariery szedł Valentino Rossi. Przecież nie zakładał od razu zespołu, tylko po prostu piął się po szczeblach, doszedł do klasy królewskiej, a dopiero później, kiedy miał odpowiednią ilość gotówki, sponsorów, dopiero później sobie zakładał te wszystkie zespoły. Też mogę powiedzieć w sprawie tych zespołów, które tutaj są, tutaj właśnie są te oryginalne zespoły, czyli te, które są w klasie królewskiej, czyli tak jak tutaj są Repsol, Monster, Suzuki i w ogóle, nie? Ale też bym chciał tutaj, jeszcze była taka jedna dodatkowa ikona. Nie tylko tutaj to, co fabryka dała te firmy, ale też nazewnictwo własnego zespołu da radę to zrobić, tylko właśnie z tymi wszystkimi oczywiście projektami, to co żem wcześniej po prostu pokazał, czyli właśnie wchodząc w tą kustomizację. Tutaj jeszcze by było właśnie takie rękawice tu z tej strony, projekty butów i tutaj właśnie projekty owiewki, jeżeli chodzi o mój zespół. I to było naprawdę bardzo fajne i też kombinezon, tak dokładnie. Kombinezonu też by było bardzo fajnie, jakby te wszystkie projekty tutaj były robione. Oczywiście gra na przykład by wyszła, dajmy, że w kwietniu. Mija maj, mija czerwiec. No i w czerwcu jest aktualizacja, czyli związana z tym, co się po prostu wydarzyło w MotoGP, tak jak teraz jest, bo oni nie mogą przewidzieć dokładnie, kto zmieni numer startowy, albo kto będzie jechał, albo kto nie będzie jechał. Tak samo jak tutaj w aktualizacji jeszcze nie zrobili tego odnośnie tych zmian właśnie Jakuba Kornfeiliego, który jeździ w klasie Moto E, i oczywiście nie zrobili tutaj zmiany dotyczącej właśnie tego Bradley'a Smitha, który zastępuje André Iannone. I oczywiście z takich podpunktów też bym mógł tutaj powiedzieć, fajnie by było, jakby była taka biografia, jeżeli chodzi o mojego zawodnika. Na przykładzie w biografii takiej zawodnika ona by, taka ikonka mogłaby być tutaj, czyli podczas jeżdżenia w klasie Red Bull Rookie, Moto 3, Moto 2, klasie królewskiej, te wszystkie puchary, które tam się zdobywało, tutaj by była taka ikonka, taka aleja, jakby powiedzieć, sław, bym mógł tutaj sobie podpatrzeć moją karierę, czyli to, co ja osiągnąłem już do tej pory, jak ja jeździłem w Moto 3, Moto 2 i tak dalej. To by było fajnie, jakby coś takiego wprowadzili, czyli taka biografia zawodnika. Kolejną taką rzeczą mógłbym tutaj powiedzieć w sprawie kondycji zawodnika. Wiadomo, jak teraz się dzieje w klasie królewskiej. Nie ma przecież Marca Márqueza, za niego jedzie przecież Bradley, to znaczy Stefan Bradley. Tutaj za niego tutaj zastępuje, tak samo jak tutaj jeździł, to znaczy zastępował Bagnaię przecież sam Pirro. Tak samo tutaj mogę powiedzieć o sobie i na przykład bym tutaj się przewrócił i moja kondycja tutaj fajna by była ikona, to znaczy tutaj w tych całych opcjach. Tutaj by było fajnie, jakby pisało Condition Rider, czyli taki kondycja zawodnika. Czyli tutaj też bym mógł sobie ją po prostu włączyć lub wyłączyć taką opcję, ale wtedy, co by się wtedy działo, gdyby na przykład moja kondycja zawodnika spadła, dajmy, że do tam 50 czy tam 40%, wtedy by był komunikat mojego menadżera, że nie mogę wystartować i za mnie właśnie w Ducati by się pojawił Pirro. Tak samo mogę powiedzieć o zawodnikach tutaj i tak samo na odwrót. Tu Marca Márqueza nie ma, Stefan Bradl go zastępuje. Tutaj Bagnai też nie było, ktoś go zastępuje. Po prostu by było fajnie, jakby takie coś było wprowadzone, jak kondycja zawodnika, bo czegoś takiego jeszcze nie było w ogóle w MotoGP. I też bym mógł tutaj powiedzieć o naprawach swojego motoru. teraz właśnie taki też krótki filmik pokażę odnośnie właśnie tych napraw. I te naprawy też by mogła być tutaj taka ikonka, żebyśmy musieli zapłacić na przykład za koszty napraw. Teraz przejdę właśnie do tego króciutkiego filmiku. Razem tutaj z kolegą moderatorem taki coś stworzyliśmy fajnego, że jest realistyka zniszczeń. I też tutaj mogę powiedzieć w sprawie tutaj jak właśnie ten zniszczenia motocykla. Teraz przejdę do tego filmiku. O właśnie, to są te realistyczne zniszczenia. Tutaj lekko się dotknęliśmy, tutaj lekko się dotknęliśmy i jeszcze raz tutaj się uderzyliśmy. I tutaj też widać właśnie ten zniszczenie motocykla. Jeszcze tutaj pokażę z takiej kamery ze zbliżenia. I tutaj widać dokładnie, owiewka jest tutaj zniszczona. Dokładnie widać, co tutaj się znajduje pod spodem tego motocykla. Oczywiście, tak jak mówię, to są takie delikatne uszkodzenia, czyli można powiedzieć, że to są takie bardziej graficzne uszkodzenia tego motocykla, ale tutaj jak najbardziej, jak sobie też przewinę tego filmiku, to tutaj też widać, że te skrzydełko jest urwane, jest one tutaj poszarpane, jest to widoczne. Tak samo mógłbym powiedzieć, że takie uszkodzenia odnośnie takiej szyby czy czegoś takiego, to by było naprawdę też bardzo fajna opcja, bo by naprawdę jak najwięcej tutaj realistyki było. Jestem za tym, żeby oni właśnie to robili, bo wtedy naprawdę ta gra będzie jeszcze lepsza, a jak oni to zrobią, to co ja oczywiście w tym odcinku o tym mówię, to naprawdę będzie bardzo dobra gra i z pewnością na pewno sobie taką część, taką nawet pre-orderową, taką kupię. Nie będę nawet żałował, że tam będzie kosztować 200 czy tam 250 zł, ale na pewno jak coś takiego będzie wprowadzone, to jak najbardziej będę tutaj chciał to mieć. I tutaj tak widać, tu cały ten silnik, wszystko tutaj jest na miejscu, tutaj nawet dwa obszarpane te skrzydełka. Jeszcze może pokażę z innych tutaj perspektyw, tutaj akurat jest z firmy KTM-a, za chwilę pokażę to właśnie tutaj Andrea Dovizioso, lider teraz tabeli. No nie wiadomo i tutaj jak ta tabela się w ogóle potoczy, bo też mógłbym powiedzieć, że oglądając transmisję, sam nie wiem, kto tutaj zwycięży, ale tutaj świetnie to wygląda. Te uszkodzenia są tutaj nie tylko takie, chciałoby się, że tam urwane koło w ogóle, ale widać tutaj są te elementy tutaj u Valentino Rossiego rozwalone, tutaj jest całość tej owiewki zniszczone. To będzie naprawdę gra świetna. Jak oni to zrobią w 2021 roku, to naprawdę gra jest bardzo opłacalna i naprawdę ewolucja w tej grze będzie naprawdę dobrze. Tutaj jeszcze tutaj z Aprilii, tutaj zniszczenie oczywiście tego wszystkiego. Każdy motocykl ma zupełnie troszkę inaczej to zrobione. Fabio Quartararo tutaj składający się w zakręcie i na samym końcu prawdopodobnie jeszcze pokażę Marca Márqueza, który tutaj też tą Hondę, też tutaj ma tą owiewkę zniszczoną, skrzydełka. Jak na razie to są takie, tak jak mówię, wizualne takie uszkodzenia. O, Marc Márquez, który tutaj jest, jeszcze mi taka ikonka wyszła. O, tutaj są zniszczenia. No, odnośnie zniszczeń tyle pokazałem. No i tak jak mówię, tutaj by była fajna taka ikonka, tak jak tutaj jest to pokazane, czyli tutaj piszę dokładnie uszkodzenia motocykla. Off to wiadomo, że tam tak samo jak jest teraz, czyli jakiś kurz, jakieś tam zarysowania na owiewce, ok. Ale graficzne to tak samo jak pokazałem w tym odcinku, czyli owiewki takie poszczępione, zniszczone, to by było pokazane, ale już to już jest naprawdę duża przyszłość, jeżeli chodzi o zniszczenia, czyli jakieś koło urwane, tak jak się to działo podczas, jak na pewno oglądaliście transmisję z Red Bull Ring, to tam w ogóle całkowicie motory były zniszczone, jak i w klasie tutaj Moto 2, takiej w klasie królewskiej. Tam Rossi prawie normalnie Podwójne miał szczęście, naprawdę podwójne szczęście Valentino Rossi miał. Tak śmignęły koło niego te dwa motocykle, miał naprawdę spore szczęście. Dobra, odnośnie tych realistyki tutaj powiedziałem, odnośnie tych uszkodzeń, odnośnie takiego kondycji naszego zawodnika by była też tutaj fajna taka tutaj opcja, ale też bym chciał pokazać taki jeszcze jeden filmik związany z naszym garażem, bo wiadomo, że tam się nic nie dzieje, a bym chciał, żeby tam w garażu się naprawdę coś działo i teraz to pokażę. O właśnie, to jest ten moment, kiedy zawodnik wjeżdża do boksu. Tam po prostu nic się nie działo w MotoGP, a powinno wyglądać coś takiego. Wjeżdżam do boksu, do swoich tutaj, moich inżynierów, mechaników. Tutaj jak widać są opony porozkładane, dwóch mechaników, wirażowego tutaj naprawdę widzę. I tutaj jest ta zmiana opon i są miękkie, są te średnie, są twarde, ale też by było fajnie, jak była możliwość tutaj też wymiany wetów. Na przykładzie mamy tutaj przysychający tor. No to wiadomo, że ja bym mógł sobie tutaj oczywiście zaryzykować i pojechać na slickach. Bo oglądając transmisję, no wielokrotnie niektórzy zawodnicy ryzykowali. Jack Miller na przykład, albo Marc Márquez też ryzykowali i właśnie zakładali na przykład na taki przysychający tor, taki slick. Dobrze, no to tutaj powinno właśnie tak wyglądać ten czas tutaj całego wymiany kół, te koce grzewcze tutaj właśnie widzę. To wszystko bardzo fajnie tutaj wygląda. Tankowanie tego paliwa, tu widzę tego gościa też z gaśnicą, gdyby nie daj Boże coś się stało, oczywiście on tutaj jest, wsiada na motocykl i tutaj ten wirażowy chorągiewkę oczywiście do góry daje i tutaj też widać tych tutaj rywali boksy, też tutaj ci mechanicy czekają na tych swoich zawodników, też tutaj bardzo fajnie tutaj już jest to zrobione, ja myślę, bo to jest oczywiście, tak jak mówię, taki filmik z Ride 4, ale też bardzo bym chciał, żeby firma Milestone zrobiła to w przyszłości w MotoGP, żeby tutaj ten, jednak te garaże, to co tutaj pokazuję, żeby one były, ja na pewno będę do nich pisał, tak samo jak mogę powiedzieć tutaj tych dwóch zawodników i ten, który tutaj pokazuje oczywiście informacje na temat, kto jest za mną. Bo teraz zauważyłem, że Stefan Bradl nawet testował w kasku informacje związane z zespołem, że też mogą takie coś być, tak jak to jest w Formule F1, ale myślę, że chyba to nie przejdzie. I tutaj od razu wyjazd z garażu i od razu może sobie tutaj naprawdę jechać. Ja bardzo bym chciał, żeby coś takiego było. Tak jak mówię, realistyczne uszkodzenia. Tutaj oczywiście ten cały garaż, taka kondycja zawodnika, że też testowi zawodnicy też by mogli tutaj oczywiście jeździć. No i co mogę dalej powiedzieć o tej całej serii MotoGP 20? Myślę, że w przyszłości, jeżeli Ride 4 już tak jest zrobione, to myślę, że jednak firma Milestone tutaj pójdzie tym krokiem i w MotoGP 21 też tutaj się znajdzie, ale jestem jednak, tak jak mówię, za tym, żeby jednak karierę zaczynać od tego klasy Red Bull Rookie, dopiero później się piąć po klasach, a dopiero później po klasie królewskiej zakładać własne zespoły. Byłoby to naprawdę odpowiednie i byłoby to naprawdę na czasie, bo naprawdę każdy zawodnik tutaj od razu skacząc do tej klasy królewskiej, no jednak nie byłoby to takie ciekawe, a tak jakby sobie grał po kolei by to wszystko fajnie przechodził, by to było znacznie fajniejsze. Ja jestem za tym, żeby po prostu było coś takiego jak realistyka uszkodzeń motocykla i właśnie kondycja naszego zawodnika, żeby możliwość tutaj takich testowych zawodników, też oni by mogli tutaj się znaleźć. A tak jeżeli chodzi o grę, mogłaby mieć naprawdę bardzo podobną konstrukcję, może tak troszkę designowe by się tutaj ustawienia wszystkiego pozmieniało i naprawdę byłoby to bardzo fajne. Ja tutaj oczywiście mogę powiedzieć dla graczy, którzy w to grają, oglądają oczywiście tutaj ten odcinek, żeby też pisali do firmy Milestone i oczywiście w komentarzach mi też napiszcie odnośnie co byście chcieli jeszcze żeby do firmy napisać w sprawie MotoGP21, bo to jest naprawdę ważne, żeby ta gra naprawdę urosła w siłę, nie byłaby na takich zasadach, jak to było kiedyś. Czyli kopiuj, wklej, gra wychodziła i później gracze mówili, ale to było bez sensu, dupy było to i w ogóle. A jak gracz mówi otwarcie to, co chce, żeby w grze było i oni to robią, no to wtedy będzie zadowolony. Jak nic nie będzie pisać, no to wiadomo, później będą wielkie, że tak powiem, pretensje i każdy później będzie narzekał. No tak jak mówię, jak ktoś po prostu chce, żeby to było wprowadzane, pisze do nich, dziękuję im za to wszystko, to naprawdę gra oczywiście się staje o wiele naprawdę fajniejsza. Także to był mój taki odcinek związany właśnie z aktualizacją, z nowościami i oczywiście przyszłością MotoGP21. Jak Wam się podobał ten odcinek, oczywiście możecie mnie tutaj zasubskrybować, dać łapkę w górę i udzielajcie naprawdę komentarzu, bo to jest naprawdę ważne, żeby ta gra naprawdę była jeszcze lepsza, bo jest sporo rzeczy jeszcze tutaj w tej grze, że naprawdę nie jest zrobionych, a powinna już po prostu to mieć. Także jak Wam się podobał ten odcinek, także do zobaczenia, jak będzie coś nowego, to na pewno coś tutaj będę dawał w tych materiałach.